Witamy Państwa serdecznie. Dobry wieczór. Warto poświęcić czas, bo przed nami pasjonujący mecz. Dzisiejszy mecz komentować będą dla Państwa Jacek Laskowski i Dariusz Szpakowski. Dzisiaj czeka nas kolejny mecz rozgrywek Division Rivals. Zespół Rangers kontra Foxes. Obie drużyny potrafią grać w piłkę, więc sporo sobie obiecujemy po tym meczu. Na piłkę, co z tego wyniknie? Obrońca na posterunku. Czy po tym strzale będą prowadzić? I jest gol, proszę Państwa, ależ otwarcie. Mamy pierwszą jakże... Ważną bramkę tego spotkania. 1-0. Przewaga nie jest bezpieczna. Idzie z piłką do przodu. Tracą piłkę. Gabriel Jesus. Piłkę ma Gabriel Jesus. Rangers odzyskuje piłkę. Raheem Sterling. Podają piłkę między sobą. Piłkę przejmuje drużyna przeciwnika. Kapitalnie to zrobił! Chyba będzie gol! No może teraz. I piłka w siatce. No i mamy drugą bramkę. Drugi zespół ciągle bez gola, ale to jeszcze nie koniec. Ależ walka o piłkę. I sędzia odpizduje faul. Posyła piłkę w pole karne. Piłka wybita z pola karnego. Izquierdos. Może być groźnie po tym prostopadłym podaniu. Wow, niesamowita obrona. Znakomite zachowanie, świetna ocena sytuacji. Brawo za tę interwencję. Bramkarz spokojnie obserwował lot tej piłki. Obrońca zrobił dość, żeby utrudnić oddanie tego strzału. Dołożyć głowę to jedno, ale trzeba jeszcze mieć trochę siły, żeby zrobić sobie więcej miejsca. A bez tego ciężko dobrze się złożyć do strzału. Dobrze, biega na wolne pole. Ależ to była szansa, jednak De Gea znakomicie interweniuje. Dośrodkowanie z rożnego w szesnastkę. Alexis Soto, piłka znów dla ekipy Foxes. Bale ma teraz mnóstwo czasu i miejsca. Jest okazja! I mamy bramkę. Odwrócenie losów meczu staje się coraz trudniejsze. Jest 3-0. Ładnie wymanewrował obrońcę. Alan. Jest szansa! Nie ma gola.